Chrześcijan łzy płyniemy po policzkę. Witam wszystkich w kolejnym magazynie Środowisko. Tym razem jesteśmy w okolicach Bronsfaudu koło Olsztyna. W jakim celu? Okaże się już za chwilę. Dziś w Środowisku pokażemy fragmenty jednego z piękniejszych filmów o Wojtku, czyli o naszym bocianie, który, jak się okazuje, czasem zadziera z kogutem. I wyruszymy tam, gdzie ruch wody zapala żarówkę. Zaczęła się wakacyjna kąpielada. Ale nie wszędzie będzie można z niej korzystać. Na pewno nikomu nie wyjdzie na zdrowie pluskanie się w jeziorach Suskim w Suszu oraz nad Zalewem Wiślanym w Suchaczu i Tolkmicku, jak wynika z badań, które przeprowadzili inspektorzy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jakość wody jest tam, mówiąc krótko, zła. Na Warmii i Mazurach nie powinien teraz działać żaden z 31 punktów demontażu i złomowania samochodów. 30 czerwca bowiem straciły pozwolenia na działalność. A to dlatego, że weszły już w życie nowe przepisy o recyklingu pojazdów. Są to wymogi polegające na odpowiednim zabezpieczeniu środowiska naturalnego przed możliwością zanieczyszczenia odpadami, głównie odpadami niebezpiecznymi, powstającymi w wyniku demontażu pojazdu. Wszystkie wydane wcześniej pozwolenia są więc nieważne. Żeby działać dalej, właściciele firm, w których złomuje się samochody, muszą przedłożyć niezbędną dokumentację w Urzędzie Wojewódzkim, a dokładnie w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich wnioski mają być rozpatrzone w ciągu 3 najbliższych tygodni. Do tej pory urzędy różnie interpretowały, różnie do tego podchodziły. W tej chwili wiadomo, mamy po prostu pewne określone ramy. Generalnie większość stacji, tych, które już działały do tej pory, były wyposażone w całą masę sprzętu. Czasami musimy w tej chwili jeszcze doposażyć pewne elementy. Najczęściej są to separatory substancji ropopochodnych. Kierowca nie może wyrejestrować auta w Wydziale Komunikacji i zrezygnować z płacenia składki OC, jeśli wcześniej nie pozostawi go w składnicy złomu. Tam dostaje zaświadczenie i dopiero wtedy idzie z nim do urzędu. Wszyscy właściciele aut nadających się jedynie na złom muszą więc poczekać do czasu, aż punkty skupu złomu będą mieć zezwolenia na przyjmowanie zdezolowanych aut. I gdzie te nasze żółwice? Już od początku czerwca warmińsko-mazurskie samice żółwia błotnego powinny składać jaja. Tymczasem nie mogą, bo noce wciąż jeszcze są dla nich zbyt chłodne. Sytuację w miejscach lęgowych, wokół nich oraz na plażowiskach przez ponad 3 tygodnie obserwowała ekipa badaczy współpracująca z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Zmartwiło ich, że jeszcze rok temu bez problemu można się było natknąć na żółwicę wędrującą do lęgowiska. W tym roku nie spotkali jeszcze żadnej. My jesteśmy w innej strefie klimatycznej, aniżeli pozostała część Polski. I tutaj u nas takie lęgi naturalne dosyć rzadko się zdarzają, dlatego że klimat jest zbyt surowy, więc każde złoże, każde jajo, każdy wykluty żółwik jest na wagę złota. Noce stają się coraz cieplejsze, więc może żółwice nabiorą w końcu ochoty, żeby opuścić plażowiska i spokojnie oddać się macierzyńskim instynktom. Film artysty fotografika Ryszarda Czerwińskiego Bocian przynosi wiosnę reprezentował Polskę na europejskich targach Expo w Brukseli. Pokażemy teraz wybrane fragmenty tego, naszym zdaniem, spektakularnego filmu. Mówią, że dawno temu, kiedy to święci jeszcze po ziemi chodzili, a tylko w sprawach służbowych i w niedzielę w niebie siedzieli, przyszedł święty Piotr do Wojtka Bociana, rybaka znad jeziora Kalwa koło Pasymia, i mówi: weź, Wojtuś, worek, wypłyń na głęboką wodę i utop. Rzucił rybak worek do łódki, a w worku coś syczy, skrzeczy, piszczy. Z ciekawości rozwiązał. W mgnieniu oka zaczęły czmychać gadziny, ropuchy, żmije i jeszcze gorsze stwory. A wtedy z niebios przemówił święty Piotr, który to wszystko widział, bo nie był jeszcze ślepy i głuchy jak teraz. Za nieposłuszeństwo, za karę, cały ród bocianów ma wyzbierać wypuszczone plugastwo, a żeby wam łatwiej było, zamieniam was w ptaki.
Nawet będąc ptakiem, Mazur pozostaje Mazurem. Towarzyski, ale za nic swego nie odda. A na to przymknijmy oko. Sąsiada akurat nie było, zresztą i tak nie wiadomo, czy gniazdo jest wolne, czy zajęte. Pomysł tego filmu jest taki, że jak kiedyś w okolicach Szczytna spotkałem wielu ludzi o nazwisku Bocian. I w związku z tym do tego stworzyłem jakby swoją odpowiednią bajkę, ale tam wszystko, co jest o Bocianie, jest prawdą, tylko przedstawione w sposób nieco inny, jak to się robi w filmach przyrodniczych. Komu brak cierpliwości, niech zapomni o dobrych zdjęciach przyrodniczych. Cierpliwość Ryszarda Czerwińskiego jest nadwymiar wielka. Jest znany z tego, że tropi różne dziwne rzeczy. Kiedyś opowiadał, że przez 3 godziny siedział w zimnej wodzie, żeby zrobić jedno zdjęcie jakiegoś ptaszka. Ja bym tak długo w wodzie nie siedział, ale on siedział. Tak, tak. Te stwory to bocianięta. Rodziców przypominają tylko dlatego, że klekocą, a przynajmniej próbują. A klekot to bociani znak rozpoznawczy, oznaka dobrego zdrowia. Słabe, chore piskle, nie klekoce i natychmiast jest wyrzucane z gniazda. Sianokosy to pracowity okres. Łąki pełne żerujących bocianów i kosiarzy. Miałem tę przyjemność, że byłem w trakcie składania z elementów tego filmu w studiu fotograficznym. Uważam, że jest to jeden z najciekawszych, najpiękniejszych filmów, najbardziej ciepłych, nakręconych o przyrodzie na naszym regionie. Pierwszy wiatr w skrzydła. Pierwsze sekundy w powietrzu. Pierwsze samodzielne loty. Thank you.
życiu młodych bocianów istnieją teraz dwie rzeczy. Latanie i pilnowanie rodzinnego gniazda, bo tylko na nim odbywa się karmienie. Kto nie zrobił postępów w lataniu, o strawę walczy z kogutem. Z końcem sierpnia na polach i łąkach coraz większe zgrupowanie ptaków. Bocianie sejmy. Debatują jak polecą, kędy debatują, choć jak zwykle w sejmie nic nowego nie uradzą. Polecą tak samo jak latają od stuleci, szlakiem przez Bosfor, Egipt, Zarównik do Czarnej Afryki. Przemieszczając się gdzieś po bagnie z kamerą czy z aparatem fotograficznym, miałem już tego wszystkiego tak dość, że waliłem się na ziemię i tak myślałem, po jaką chorobę to wszystko robię, że to już ostatni raz. Ale jak odpocząłem, to znowu się brałem na nowo do tego wszystkiego. Zanim odlecą, jeszcze raz spróbują wzbić się w niebo, aby przypomnieć Najwyższemu o swojej krzywdzie i prosić Go o łaskę, o to, aby przywrócił im ludzką postać. Bezskutecznie. Nie wiadomo, czy to prądy powietrzne są za słabe, czy niebo za wysoko. A więc do zobaczenia na mazurskim dachu z czerwonej dachówki. Tylko nie zapomnijcie przynieść wiosny. Kiedy w roku 1663 uczony Otto von Guericke po raz pierwszy zaobserwował zjawisko, które dziś nazywamy prądem elektrycznym, nie wiedział jeszcze, że z czasem będzie można zamieniać noc w dzień. Oczywiście to tylko przenośnia, ale faktem jest, że bez prądu trudno sobie już dziś wyobrazić życie. Za to przyroda za prądem nie przepada. Zresztą jak za wieloma innymi zdobyczami cywilizacji. Człowiek jednak chętnie z nich korzysta, choć równie mocno ma ich czasem dosyć. Dlatego coraz bardziej potrzeba takich rozwiązań, które będą służyć człowiekowi, ale z jak najmniejszą szkodą dla przyrody. Jakie korzyści ekologiczne, od tego zacznijmy, daje taka elektrownia? Elektrownia wodna jest jednym ze źródeł naturalnych, które jest odzyskiwane jako odnawialne źródło energii do produkcji energii elektrycznej. Udział takiej energii odnawialnej w systemie z roku na rok ma wzrastać. W tym bieżącym roku wynosi w ogólnym zapotrzebowaniu systemu elektroenergetycznego 3,1%. I do roku 2010 ten udział ma wzrosnąć do 9%. Trzykrotna różnica to dużo? No jak na warunki polskie jest to dosyć duży udział i nie wiadomo, czy Polska zdała się z tego wywiązać, ale są silne starania różnych wytwórców energii odnawialnej, żeby tych warunków dotrzymać. Produkcja energii elektrycznej dzięki przepływającej wodzie. To chyba nie jest zbyt skomplikowane. Jak to działa? W części podwodnej znajduje się turbina wodna zbudowana w formie śruby okrętowej czterolopatkowej i przepływająca woda przez turbinę porusza, nadaje charakter wirowy, czyli poruszana jest mechanicznie. Woda uderza w łopatki turbiny i napędza ją, a ta z kolei napędza generator, który wytwarza energię elektryczną. Wielkość mocy, którą można wyprodukować z tej elektrowni, jest na poziomie 700 kW. Jest to moc maksymalna, którą można wytworzyć z tej elektrowni. No dobrze, produkowana ilość energii to 700 kW, ale nam to nic nie mówi. Ile w takim razie mieszkańców może skorzystać z takiej energii? Chciałem Państwu tutaj powiedzieć to bardziej obrazowo, ile odbiorców można zasilić tak, tą ilością energii, która jest wytwarzana. Przykładowo jedno osiedle domków, jednorodzinnych, około 100 domków można taką elektrownią zasilić. Stos drewna. Skąd się wzięło? Czy jest potrzebne na przykład do produkowania takiej energii elektrycznej? Chyba raczej nie.
No na tym obiekcie to drewno nie jest potrzebne, ono zostało wyjęte jako powiedzmy zanieczyszczenie niesione przez rzekę i gdybyśmy tego nie zrobili, to drzewo mogłoby bez tego progu piętrzącego popłynąć dalej. Tworzą się zatory drzewne, które dodatkowo spiętrzają rzekę i tworzą zanieczyszczenia. Rzeka niesie tutaj różnego typu zanieczyszczenia, łącznie z butelkami plastikowymi, szkło. Dużo tych zanieczyszczeń? To w zależności jak ludzie użytkują, powiedzmy w okresie letnim, szczególnie teren przybrzeżny rzece. No właśnie wszelkie biwaki czy jakieś biesiady w okresach weekendowych to obserwujemy. Właśnie po tych okresach jest wzmożony napływ tego typu nieczystości. I my je regularnie, systematycznie wyjmujemy, żeby rzeka nie niosła tego dalej. Miał tu swoją metę także wianek z sobótkowej nocy. Lepiej, żeby nie widziała tego panna, która go uplotła, bo nie trafi już niestety ten wianek do rąk wymarzonego młodzieńca. Przy każdym takim obiekcie piętrzącym tworzą się korzystniejsze warunki środowiskowe dla istnienia różnych gatunków ryb. Pojawiają się nowe gatunki, bardziej szlachetne, takie jak szczupak, liny czy pstrąg. Stąd, jak widzi pani tutaj, kilku rybaków zawsze przychodzi do łowienia. Każdy taki stopień piętrzący dodatkowo natlenia tą rzekę, co ryba odczuwa. Rybacy, wiedząc o takich okolicznościach, starają się jak najbliżej stopnia piętrzącego robić swoje połowy, chociaż prawo zabrania w obrębie 50 metrów i w górę, i w dół rzeki połowów przy każdym progu piętrzącym. Tu chyba jest tak zwana przepławka. Do czego służy? Przepławka dla ryb, jak sama nazwa mówi, służy do przemieszczania się ryb żyjących w rzece. Jest okres wędrowny ryb, stąd ta przepławka taką rolę spełnia, przemieszczania się w górę rzeki i w dół. Jest to wymóg też również ochrony środowiska, żeby przy każdym takim obiekcie piętrzącym taka przepławka dla ryb funkcjonowała. Elektrownia Bronswald, oddalona również kilka kilometrów od Olsztyna, daje 3 razy więcej energii niż elektrownia Łyna. Z zespołem jezior, zalewem, tamą i kanałami tworzy unikatową hydrotechniczną całość. W tej elektrowni wciąż jeszcze pracują oryginalne maszyny z lat 30. ubiegłego wieku. Nowoczesność krzyżuje się z historią, bo i tu bez komputerów już się nie obędzie. Elektrownia wodna to nie tylko produkcja energii elektrycznej, to równie ważne inne korzyści. Jakie? Oprócz produkcji energii elektrycznej, drugą podstawową funkcją, jaką spełnia taki próg piętrzący, jest ograniczenie i kontrola przepływu wód powodziowych, szczególnie w okresach wiosennych, a jeżeli się zdarzają w innych okresach roku, to mamy taką możliwość kontroli przepływu wody, żeby zapobiec zniszczeniom, które ona może przynieść. Czyli co, jest to ochrona przed tak zwaną pierwszą falą powodziową? Tak, mamy możliwość przyhamowania fali powodziowej, która jest najbardziej groźna w pierwszej fazie, bo później następne, powiedzmy, fale są już mniejsze i mniej zagrażają przyległym gruntom, czy domostwom, czy w ogóle miastom, nad którymi rzeka ta leży. Niektórzy mówią, że elektrownia wodna przynosi ujemne korzyści dla środowiska, ale to jest mylne pojęcie. Nie tworzą się nadmierne osady, jak to bywa w przypadku dużych zbiorników i dużych obiektów energetyki wodnej, gdzie trzeba te zbiorniki co jakiś czas oczyszczać. O elektrowni wodnej i jej aspektach ekologicznych wiemy już nieco więcej. A jakie są korzyści, jeśli w ogóle są ekonomiczne? Korzyści ekonomiczne no, są
i wymierne, i niewymierne. Na koszty produkcji takiej energii z elektrowni wody ma tutaj kilka czynników wpływ, począwszy od urządzeń zainstalowanych i ich jakości, które mają pracować bezawaryjnie. Same źródło wytwarzania energii, czyli płynąca rzeka, jest tutaj praktycznie niskim kosztem. Nie podlega to wątpliwości, że nie zatruwające środowiska. Poza tym nie ma tak zwanych odpadów poprodukcyjnych z tytułu produkcji energii, bo woda przepływa tylko przez turbinę wodną i ona płynie po prostu w formie dalszej takiej samej wody jako ciąg rzeki. To znaczy tych odpadów, które powstają przy produkcji energii konwencjonalnej, prawda? Jest. Czyli nie będzie zbytnio naciągane, jeśli powiemy, że taka energia jest tańsza? Z całą pewnością jest to energia tańsza od energii konwencjonalnej. Budowa tylko jest po prostu takiego obiektu droższa. Sama eksploatacja już jest na pewno dużo tańsza. Tu daleko jest od cywilizacji i miejskiego gwaru. W takich miejscach odpoczywa się najlepiej. Więc ja się odrobinę zrelaksuję. Do zobaczenia w następnym tygodniu.